Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczał raz w szabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś wolna od swej niemocy. Włożył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tym, że Jezus w szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest 6 dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu. Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was nie odwiązuje w szabat wołu lub osła od żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A tej córki Abrahama, którą szatan 18 lat trzymał na uwięzi, nie należało uwolnić od tych więzów w dzień szabatu. Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Dzisiejsza dobra nowina jest o tym, kto jest ważniejszy, wół czy człowiek. Czasami mamy silniejsze więzi emocjonalne ze zwierzętami lub przedmiotami materialnymi niż z drugim człowiekiem. Zdarza się, że za zarysowanie samochodu chętnie sprawcę pozbawilibyśmy życia. Jezus uczy nas dzisiaj właściwego oceniania rzeczywistości, odrzucania subiektywnej oceny, a patrzenia na świat i nasze życie niejako oczami samego Stwórcy. Czy wół jest ważniejszy od człowieka? Albo czy przepisy szabatowe są ważniejsze od człowieka w potrzebie? W żadnym wypadku. W hierarchii wartości na pierwszym miejscu musi zawsze znajdować się Bóg, a zaraz po nim drugi człowiek. Tego właśnie dziś uczy nas Jezus. Miłość prawdziwa to zdolność przekraczania siebie w dawaniu siebie innym. To duch służby, która zapomina o sobie, a dobro drugiego stawia wyżej niż własne. Pochylona kobieta z dzisiejszej dobrej nowiny jest symbolem ludu ciemiężonego pod jarzmem niesprawiedliwego prawa. Chociaż jeszcze bardziej pochyleni pod jarzmem prawa byli owi faryzeusze, którzy poza przepisami szabatowymi nie potrafili dostrzec nic więcej. Prawo niesprawiedliwe lub niewłaściwie interpretowane staje się ciężarem, który zgina nasz kark ku ziemi, prowadzi w niewolę szatana. Jezus uwalnia nas od ciężaru, który sami na siebie nakładamy, od ciężaru niemiłosiernego prawa. Być dzieckiem Boga oznacza być wolnym, być w pełni człowiekiem, który zawsze i wszędzie kieruje się uniwersalną zasadą ofiarnej i bezinteresownej miłości. To miłość Jezusa do owej kobiety sprawiła, że odtąd może ona chodzić wyprostowana, wolna od swojej niemocy. Poddajmy się pod słodkie jarzmo Jezusowej miłości, abyśmy mogli być w pełni wolni od wszelkiej niemocy i wszelkiej niewoli.